zawsze dumnie wychylałem się prywatnie. Byłem typem typa, który mówił najmniej. Często po prostu język mi stawał w gardle. I to jeszcze zanim miałem swoją pierwszą pannę. Przez indoktrynację, w metodach wychowania, z czasem luz w rozmowach we mnie całkiem zamarł. Zawsze było, nie mów, bo narobisz wstydu. Trudny dzieciak, najczęściej stałem z tyłu. Z czasem mówiłem do siebie najczęściej na bank, bo z nikim nie mogłem o tym szczerze pogadać. Część rodziny chciałabym szedł do psychologa. Może szkoda, bo bym umiał się komunikować. Może umiałbym przekazać, co czuję w słowach. Przez to większość osób myśli, że jestem ponad. Od małego myślą, że jestem gburem, a ja po prostu z nikim rozmawiać nie umiem. Pamiętam, to było jakiś czas temu. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nie, to ty mówię. Powinienem przeszłość oddzielić grubą kreską. Jestem nieśmiały, nieśmiały. Pamiętam, to było jakiś czas temu. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nie, to ty mówię. Powinienem przeszłość oddzielić grubą kreską. Jestem nieśmiały, nieśmiały. Zacząłem rapować, by inni mogli słyszeć, jak się czuję i jakie mam poglądy na życie. Tak naprawdę przebić się nigdy nie chciałem, to efekt braku empatii osoby nieśmiałej. Pierwsze wersy i rapy poszły w eter. W Sokołowie byłem wtedy mocny przecież, choć musiałem udowadniać, że jestem prawdziwy. To rap dał mi najwięcej do poczucia siły wśród ulicznych raperów na wolnym jazdy. I Sokołów stał się dla mnie wtedy przyjazny. Te obrazy potrafiły dać wiarę, choć przez nieśmiałość nie jeden koncert zawalę. Choć przez przełamanie zabiję wątrobę, znów piję nad ranem, by pokonać chorobę. To forma ekspresji, prędzej to spiszę, niż kiedykolwiek ci opowiem, jakie mam życie. Pamiętam, to było jakiś czas temu. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nie, to ty mówię. Powinienem przeszłość oddzielić grubą kreską. Jestem nieśmiały, nieśmiały. Pamiętam, to było jakiś czas temu. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nie, to ty mówię. Powinienem przeszłość oddzielić grubą kreską. Jestem nieśmiały, nieśmiały. Nigdy nie wiem, jak mam postępować w związku. W związku z tym wiele razy byłem nie w porządku. Wpierw budziłem euforię, później podkurw. To są takie historie, że dziś Robert odpuść. Jesteś zbyt nieśmiały, by uczucia nazwać. I przez usta nie przejdzie ci nawet dobra prawda. Chciałbym mieć na to sposób jakiś. Dziś tylko się otwieram, gdy idę się napić. Bywam duszą towarzystwa, nawet na trzeźwo. A w tematach poważnych to słowami grzęzną. Więc jak się z kimś o swoje, to ciągle nawijam. Głównie o sobie, ale to jest moja siła. Przemoc, agresja, werbalizacja uczuć. Choć przez to zbierałem nieraz zęby z bruku. Chciałbym ci powiedzieć, co czuję na pewno. Chociaż wiem, że to zje kurwa mnie od wewnątrz.